sobie komu, to sam w nie wpadasz. Ale te wszystkie jakieś idiotyczne przykłady, które zresztą nazywały się potem sufitu wzięte, że tam, nie wiem, można dostać dodatek za to, że się myje ręce. No to jest, to były wszystko jakieś dowcipasy. Mówię o to, że no tak, ale wszędzie są pewno takie absurdy. Ale takim absurdami Donald Trump poszedł do swojej... Tak jest, o, oczywiście. Donald Trump. Ja chciałam powiedzieć Donald Tusk. Ameryki, która chce być znowu wielka. Nie, to tam Donald i tu Donald. Po prostu dzięki temu referendum, z którego oczywiście nic konkretnego nie wyniknęło, prawda? To nie jest dogara, to jest ambicja. Głupia. No. Jeszcze raz. Znaczy, ja się muszę przyznać, że ja też właściwie uważam, że sposób, w jakim była przedstawiana Grecja, był troszeczkę narzucony przez taki wizerunek północnego Europejczyka, przez głowę północnego Europejczyka, który cały czas uważał, że to na jego kosz, że ci Grecy tam się zorientują. Ten północny Europejczyk przecież sprzedawał, znaczy, tak, Niemcy zarabiały na wchodzie w strefę euro, na dla najbardziej dla Niemcy. Właśnie, nie wiem, tak, i właśnie stał się właśnie w Grecji nie produkuje, tylko się sprzedaje towary, powstają w fabrykach z Zatoki Północnej, czy tam natomiast co do Cyprasa, ja się troszeczkę obawiam, że on jednak działa w gorsecie, w związku z tym milcząc w pełni zaspokaja go. Dopiero to zrozumiałeś, jak na tą wioskę pojechałeś. Jest ten problem, że pojawią się... Możemy tu przyjechać, to trzeba przyjechać z tak, po prostu następny krok będzie polegał na tym, że nas już to kompletnie nie interesuje. O, teraz jedzie na Saski. A tak, to stało. Trzeba będzie to wszystko porzucić. To się zresztą pojawia co pewien czas i do tej pory Cyprasowi się udawało panować, akurat się ponieważ ta droga do to powietrze jest wspaniałe z Saskiej. Jest wyobrażalnie długa. Znaczy ten proces, że mamy coraz gorzej, nie wiadomo kiedy się skończy. Jeszcze my to mamy dobrze, że drzewa trzeba. Tylko wątpliwość mam takie, jak mówiłeś o tych popłynach gospodarki amerykańskiej. Poranek Radia Tok FM. No Mendelejew jest w zupie, Mendelejew jest w chałupie, Mendelejew jest we wszystkim. Ale w dłuższej perspektywie nie ma. To tak nie może funkcjonować państwo. Trzeba by stworzyć mechanizmy takie, które by pozwalały funkcjonować w sposób naturalny, temu, normalny temu państwu. Jest ta Jaćka, jest bistro Trojka w pałacu, mówi, że ona się dziwi, że ja takie zupki jem. Ona mówi, to jest cały Mendelejew. A kot, budzi pana niepokój? Stąd pana szarży właśnie mamy... Pokazała mi to. ...że polityków opozycji z różnych frakcji mamy byłych prezydentów, którzy mówią, wypaczmy na ulicę milion... W restauracji. Ja proszę bardzo, jakie mam mięso. Pokazała mi mięso. Nawet wzięła, poczęstowała taki dobry mięso. Ja to jest chyba najlepsza z tych kierowniczek, bo jakaś taka normalna przynajmniej. Ona mówi, u nas tu nie ma mięsa z psa czy z czego, bo czasem mówią, że w restauracji odświeżane kotlety. Jakieś stare. Tym bardziej to wydaje się mniej prawdopodobne. I ta Jaćka taka szczuplutka, młodziutka, ruda taka, fajna ta Jaćka. Potem jest ta jeszcze kierowniczka taka, mówią Magdalena, no ale ta Ewka mówiła, że tak, baba ma pełno pieniędzy, przychodzi w cycki, wkłada pieniądze papierkowe, paznokcie niezrobione, nic nie ma czasu do na peeling pójść, żeby zadbać. Jaćka ciągle była wychwalana, a ta Magdalena była ciągle oskarżana, krytykowana. A ten jest facet jeszcze trzeci kierownik, to taki bardzo miły, jego syn przychodził, przemiły chłopczyk, on koło mnie siedział, taki duży już chłop. I tak one coś mu tam dawały jeść, bo to jako te trzy kierowniczki, to on zawsze... że coś tam rzucał mu tam, że on zje. On taki bardzo grzeczny,
I ja patrzę, że ja nie wiem, gdzieś się podział, a zresztą ja tam rzadko przychodzę. Gdzieś się podział, nie ma, ale taki grzeczny. Już kiedyś miał tą Elkę Pierdzielkę mnie oglądać. Oglądał w internecie. No, także tam po prostu one mają zaufanie do siebie, bo to jest klika. Proszę ciebie, tam, proszę ciebie, nie ma w ogóle kamer, nie ma kamer w Bistro Trójka. One mogą jeść to, co chcą, ile chcą, cały dzień, od 7 do 7. I ona pozwala, jeśli one sobie kotleciki biorą, wszystko to tylko, aby piwa nie piła, bo to jakby się upiła, to by co ona tu zrobiła. No i ta Ewka taka śmieszna, że piętro Olbryski, że przychodzi Żebrowski, bo oni tam nie mają restauracji, tylko mają, no to wolą tu przyjść za te 13 zł obiad. No i tu fajnie jest, bo tu przy wejściu, tam są dwie, trzy wersalki, tam fajnie, bardzo fajnie, tam lubiłam siedzieć kiedyś, wiesz, ale ta Ewka zaczęła się potem bać tej Magdaleny, że wiesz, że ona ciągle tu gada, a nic nie robi. A przecież ona jak wołtyra. Ona musi przyjść o 7 rano, zrobić sałatki, surówki, zrobić kanapki. Ta, co wczoraj była, to musi dobrze posprzątać, żeby ta już tu nic nie miała, co ścierać, poprawiać. Bo raz to jedna musiała po drugiej poprawiać, to był dramat. Ona musi zrobić surówki, sałatki, kanapki po 3,50 czy po 4, nie wiem po ile teraz. I to ma być wystawione, ma być świeżutkie, dzisiejsze, a te wczorajsze to ona, wiesz, kto tam koło niej jest, to no to zebrany robotników był organizacją przez instytucję prześladowanych przez władzę totalitarną robotnika. Naruszała status quo totalitarne, ponieważ oficjalnie tworzyła organizację totalitarną. To było coś niezwykłego. To taka złośliwa, że jedna taka jakaś jedna wieczna, jedna baba dziad musi się trafić. No ale to chodzi o to, żeby utrzymać właśnie taką temperaturę. Tutaj chodzi również o to, żeby u części takich już wiekowych... Ale to najczęściej z głupoty wynika, bo raz ona coś tam policzyła, miało być co więcej, tej eksploatacji, które nic nie kosztują, bo jest związane w przeciwieństwie od tamtych czasów z żadnym ryzykiem. Ja pana to nie działa. No nie, ale jak ona tak... Słuchaj, to jest śmiech, bo tam i tam złotówka, dwa złotówki. O zasadę chodzi. Jeżeli ona okrada ludzi, no to przecież diabelska gospoda się z tego robi. No tak, bo ona tu doda, oczywiście, kilkaset złotych sobie zarobi. Tu doda 50 groszy, tu doda złotówkę. I ona przecież jest bardzo uczciwa, ona, wiesz, dumna chodzi, bo ona jest kucharycą, tu zamiata, tu sprząta, piwo nalewa, jest kucharycą, niemalże carycą. Daj spokój, to kupę śmiechu. A najlepiej ta Ewka wezwała kierowniczkę, tą Magdalenę, mówi, że... Ona mówi, słucham pani Ewo, o co chodzi? Ona mówi, że te kotlety, no to ona coraz cięższe ma tutaj dostarczane, przynoszą jej z kuchni. A potem do mnie mówi tak, słuchaj, a kto nie weźmie? Kto dzisiaj nie weźmie? No to czyli, że wynika, że to jeden to złoty. No. Kto nie weźmie? Czyli, że ludzie są uczciwi, a tu się uśmiechają i grę sobie jakąś taką robią, że... Że nad sobą chcą panować, bo oni ochroniarzem jest. No tak samo jak ten
Markowski, czy Topolski, czy jak poszedł pracować za ochroniarza. Stary dziad, ja mówię, ty już tam nie chodź. Nie chodź, bo to jakieś durne chciwe. On będzie miał za swoje, tam nie chodź, bo to jakiś durny facet jest po prostu. On ochroniarzem jest, bo on okrada ludzi, to on ochroniarzem jest. No to kto pracuje w tej ochronie? Kto nie weźmie? No ale to FK z Pałacu Kultury Stalina i Lenina mówiła to, czyli że to jest z centrum Polski. Przecież marszałkowska, jerozolimskie. I ona jest z Torunia chyba, jakoś tak, czy z Radomia, z Torunia. I ona gości takiego kierowcę, bo tam jest PKS i odjeżdżają, że za darmo ją mówi, że do mamy ona pojedzie od czasu do czasu. Tam rozpocznie się sesja z okazji... No, aby ta mama w ogóle jej pożyła. I ona tutaj, proszę ciebie, była... Ona mnie pamięta bardzo dawna, chyba 20 lat i mówi, że ona na górze pracowała tu w pałacu i ona bardzo długo tu pracuje. Ja mówię, że słuchaj Ewa, to jest aż tak bardzo dziwne, że ty tak długo tu pracujesz. Sprzątaczki na dole w tej toalecie się pourywały, dawno nikogo nie ma, a ty pracujesz. I ona taka ładna, zadbana dziewuszka i była taką troszeczkę, no jeszcze trochę to byłaby starą panną, ale wyszła za mąż jakoś tak w ostatnim rzucie. I taki tu na Gosławiu, ona mieszka do tego Tesco chodzi na Gosławiu, taki facet jakiś grubasek łysy i ona mi się skarżyła, że chodzi na wódkę gdzieś tam do sąsiada. I ona nie może go do domu ściągnąć i mówi, chyba będzie rozwód, bo nic tego nie będzie. W swoim oświadczeniu prezydent USA podkreślił, że Shimon Peres był jednym z niewielu światowych przywódców, którzy rozszerzali wyobraźnię moralną, zmuszali nas, aby oczekiwać więcej od siebie samych, tak napisał amerykański prezydent, dodając, że zaangażowanie Shimona Peresa w zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi i dążenie do pokoju było zakorzenione w jego wzruszonej postawie moralnej. Barack Obama oświadczył, że Shimon Peres nigdy nie zrezygnował z możliwości pokoju między Izraelczykami, Palestyńczykami i sąsiadami Izraela. Mamy zrobię, ale ona już się tej Magdaleny boi, bo ta Magdalena myśli, że kto nie przyjdzie, to nam wszystkim za darmo daje. Walczył o pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami. Jedna ma, taka Magdalena jest taka jedna, bo to jest z tych katolickich widocznie, że jest wredna jakaś, taka niby, wiesz, ona nigdy się nie uśmiechnie. Ewa mówi, ty słuchaj, ona podejrzany, no jak ona się nigdy nie uśmiechnie. Ale ja to ciągle tłumaczę. Słuchaj, Ewa, są różne te kucharyce. Jest Magda Gessler na przykład. I ona jest, ma pełno długów oczywiście, ale jest światowa, bo ona ponoć albo się bardzo uśmiechnie, albo tymi patelniami rzuca, bo to z teflonem rozdrapane. Proszę to wyrzucić, bo ludzie się potrują. Jedna rysa, nie, do świetnika. Straszne awantury. A ta pewnie stare patelnie zbiera tu w pałacu. Nie wiem, co na to robi. Części świata, z różnych krajów. Że to są takie różne różnice w tych babach. Na rzecz pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami. Ja przypomnę, że za tę również walkę opowiedzi... No może mieć majątek za plecami swoimi, to nic nigdy nie jest powiedziane. Tutaj z Palestyńczykami dziewczyny dużo zarobiły, bo one naprawdę dużo tam zarabiają. Chociaż ja wiem, jak tam narzekała, no ja mówię, słuchaj Ewa, teraz to każdemu wszystko mało. Jaserem Arafatem, to bez wątpienia... To chciało być mieć i to, i to, i to, i to, i to. Zawsze ma. Na początku polityka państwa żydowskiego, na początku był przede wszystkim odpowiedzialny za kwestie obronne. Ja teraz to wypatruję. Różne umowy dotyczące obronności Izraela, a później właśnie na rzecz negocjacji... Nic nie mogę, tu zaglądam. Coś. ...które zakończyły się w Oslo. Juventusa, masz telefon, dzwoń. Bardzo szeroko będzie państwu przypominać sylwetkę Shimona Peresa. Teraz w naszej rozmowie przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj na czołówkach... No tam, gdzie chciałeś dzwonić. ...EFA, debaty pierwszej telewizyjnej debaty między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem, ale komentarzom nie widać końca. Rzeczywiście, bo była to pierwsza... Ale to jak patrzeć też na inne debaty, które pojawiły się w ostatnich... Przecież tego to chyba w Warszawie jest pełno. ...prezydenckich Stanów Zjednoczonych, to najpierw się udało. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszyła rozprawa odwoławcza w procesie.
dekrecie prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego dotyczącym tzw. afery Sopockiej. Apelacje od wyroku uniewinniającego sądu pierwszej instancji wniosła prokuratura. W październiku zapadł wyrok uniewinniający dla Karnowskiego od zarzutu przyjęcia dwóch łapówek. Na ławie oskarżonych zasiadali też dealer samochodowy Włodzimierz Kroplewski oraz właściciel firmy budowlanej Marian D. Obaj zostali również uniewinnieni. O 13:00 CBA i prokuratura ma im poinformować o szczegółach zatrzymania wczoraj kilkunastu osób w związku z wyłudzeniami kredytów na kwotę kilkuset milionów złotych. Na razie śledczy prowadzą czynności prokuraturskie w tej sprawie, więc o szczegółach milczą. Jeszcze dziś mogą wnioskować o aresztowanie zatrzymanych oszustów. Amerykanin Jim Yong Kim został ponownie wybrany na prezesa Banku Światowego. 56-latek nie miał żadnych konkurentów. Swoją nową 5-letnią kadencję rozpocznie 1 lipca przyszłego roku. Tradycyjnie stanowisko prezesa Banku Światowego przypada Amerykanom, a prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Europejczykom. Pogoda. Im bliżej wieczora, tym bardziej będzie się chmurzyć i coraz bardziej prawdopodobny deszcz. Deszczowych chmur spodziewajmy się po południu. Od Wybrzeża i Pomorza po Mazury, Północ, Mazowsze i Podlasie. Na termometrach dziś od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czy to się uda? EKG. Gdzie tam dobrą stronę? Wspomniał pan o programie... Ekonomia, kapitał, gospodarka. Magazyn EKG, część programu. Maciej Głogowski, dzień dobry. W studiu pani profesor Elżbieta Mączyńska, pan doktor Andrzej Renderski i pan... Cześć. Jeśli chodzi o dramatyzm, to jest w sytuacji dramatu zapaści demograficznej. Ta bomba demograficzna jest rzeczą potworną. I są więcej prognozy akurat, prognozy demograficzne... I ta Anita się wpieprza tutaj ciągle. Kurczę, co wyślę, to Anita się wpieprza tu. Tego nie można zmienić. Działanie na rzecz... No dlatego, bo jest wariatką. To się wpieprza to i potem do niej przechodzi. One nie przynoszą efektu bardzo szybko. Program 500+, czy mieszkanie 500+, to jest działanie na rzecz. Francuzi, którzy... Tak, i babcy, nie dość, że wszędzie łazi, wszędzie się wciska, też to mi tutaj na SMS się wciska. Musieli na to poświęcić kilkadziesiąt lat. To jest krok w dobrą stronę. Natomiast... Trzeba o tym wyraźnie mówić. Musi to też kosztować. To jest Piotr Szumlewicz. Tylko, że jak chodzi o demografię, to przede wszystkim działają żłobki i przedszkola, a nie program 500+, czy tego typu świadczenia, i to pokazują się doświadczenia międzynarodowe. To raz. Dwa, jak chodzi o program Mieszkanie Plus, tego w ogóle nie ma w budżecie i to jest program pod wybory robiony. Na razie nic dokładnie w tej sprawie rząd nie zrobił. Po trzecie, jak chodzi o budżet, wydaje mi się, że ten budżet faktycznie jest zbyt optymistyczny. Ja przypomnę też jeszcze jeden wskaźnik kilka dni temu. Dane GUS-u, produkcja budowlano-montażowa spadła ponad 20%. To jest wskaźnik niespotykany właściwie od wielu lat, kiedy produkcja tak szybko spada. Chodzi ale o PKB, tak tutaj przedmówca o tym, że dynamika PKB spada. Nic nie wskazuje na to, żeby miała rosnąć, więc wydaje mi się, że te założenia rzeczywiście są zdecydowanie zbyt optymistyczne i mam wrażenie, że nie nagrałeś, bo on się odzywa, bo to był telefon. On odzywa, bo zrozumiał, że wiesz, ktoś do Hunter dzwonił i go nie było od 8. Ja mówię, to trzeba wcześniej do pracy. A to się jeszcze nagrywa poza tym. Bo jeżeli to jest agencja ochrony, to jest ochrona na ochronie. To mógł być podatek nie od aktywów, ewentualnie od pasywów. No bo wiesz, bo ktoś dzwoni dobrze po 8, żeby chociaż ten adres się dowiedzieć, a on wiesz, ni w 5, ni w 8. W związku z tym wydaje mi się, że... Nie dość, że on jest po prostu tutaj niepotrzebny, bo to nie jest Hunter, a tu jest Hunter, bo myśmy się zdążyli tu dowiedzieć, że to nie jest Hunter, tylko to ma być Hunter. I teraz dzwoni i dupę zawraca po jakimś czasie, bo on się spóźnił do pracy, zorientował się, że tu ktoś telefonował. No. Więc ja mam wrażenie, że to jest taki trochę koncert życzeń. Normalnie są telefony, i kto dzwonił, to chyba żeby było 022, to raczej też nie, ale... wypełnić te spółki, więc no... Tak, to bardzo jest tak. Jeszcze zwróćcie uwagę, że co roku, jeżeli jest dyskusja o budżecie, to co roku powtarza się to samo. Pierwsze, wychodzi rząd... A po co ty tam chodzisz w ogóle? Twardy, napięty, nikt takiego otwarty, tutaj nie było, ale my go zrealizujemy. Opozycja mówi, budżet jest do niczego, w ogóle... Ale jedno tylko zdanie jeszcze. Pamiętajmy o tym, że... Gadanie baranie. Teraz nic nie załatwisz. Jest wszystko poobcinane i nawet ile pracowałaś, to i wiecie, się nie.
nie robi. Nie traktujemy 500 jako ochronę. Plus jako inwestycji. Że ludzie tu zostali, że tu się pracowali, płacili podatki. Ja właśnie chciałbym do tego tematu, to pan redaktor był uprzejmy powiedzieć na temat. A pokaż ten swój telefon, ja ciebie zadzwonię. Warto by było wczytać się w ogóle założenia tej żeby tylko co on jest, czy odzyskał. No, to, to będzie próba zbudowania na obrzeżach miast jakichś slumsów, czyli mówią krótko dzielnic biedy. Kto wybuduje mieszkanie? Ja powiem, że już ta litka wychodzi. Cenie, że tak powiem, najmu na poziomie 10-20 zł. To nie o to chodzi, tylko żeby zadzwonić. Budowali te mieszkania, które to nie to, żeby z nim gadać. Dekapitalizacji, przejdą one na własność tych, powiedzmy, ewentualnych najemców, które tam będą. To jest po pierwsze. 665, 791, bo ja twój numer wykręcę. Mamy dramat, jeśli chodzi o polskie miasta. Mówimy o ich tak zwanej estetyce. Nie ma systemu podatkowego, nie ma żadnego systemu wsparcia, dobre, żeby te miasta raz, jakoś tak wyglądały do ludzi, więc wprowadzimy dodatkowy chaos. Już dzisiaj wojewodowie do tego programu 500+ oddają tereny bezużyteczne dla budownictwa wielkomieszkaniowego. To nie tędy droga, nie w ten sposób likwiduje się problemy demograficzne. Bardzo słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, że Francja 30 lat rzeczywiście prowadziła politykę, która miała namnożyć problematykę demograficzną. My możemy też to zrobić, tylko nie w taki sposób, że zbudujemy na przykład tanie mieszkania i one będą w Starachowicach, w miastach pozbawionych infrastruktury, zakładów produkcyjnych, czy w ogóle zakładów pracy, będą tam mieszkali ludzie. No co oni tam będą robili, tak? Przecież wiadomo, że w Polsce mamy ogromną koncentrację procesów gospodarczych w niektórych tylko, powiedzmy sobie, regionach. Reszta natomiast jest martwa z powodu chociażby wyludnienia polityki emigracyjnej, a nie polityki, która oczywiście jest skutkiem braku polityki gospodarczej. Reasumując, wczytajmy się to, co ten rząd mówi. Najgorsze zastrzeżenie, które mam do budżetu, to jest tkwienie w błędach. To, że właśnie tu słusznie pan powiedział, było kilka propozycji podatku od wielkopowierzchniowego handlu, ale słyszymy, że wczoraj pracują nad recydywą takiego samego podatku, czyli mówiąc krótko, opodatkowanie od powierzchni sklepu właśnie tymże podatkiem. A więc przerobili to, był błąd, niestety wracamy, robimy jeszcze raz ten błąd. To jest niedobre. Znaczy szukanie całego litania błędów, które popełniał ten rząd i tworzenie takich prognoz, które się mają sprawdzić, pesymistycznych prognoz, myślę, że jest jak gdyby zajęciem dosyć jełowym. To nie jest jednak rząd złożony z ludzi totalnie niekompetentnych, nieodpowiedzialnych, szalonych, którzy tutaj sobie piszą, rysują zamki na piasku. Oni też potrafią liczyć. I te proste wyliczenia, które tutaj zostały przedstawione. Wy wszyscy macie takie coś, że jak jest pilna potrzeba, to się nie odzywacie, się izolujecie, a to właśnie wtedy, kiedy jest szybka komunikacja powinna być, to wtedy powinni ludzie pół słowa, pół sekundy, pół literki, a tutaj jest odwrotnie. Albo jak idę do Mareczka, on nagle mówi, żeby może wcześniej, bo on jeszcze tu, bo jeszcze może wcześniej, a potem... Ja nie chcę, ja nic nie chcę. Nic nie wykonaj, tylko ty wykonaj, siedź jeszcze te 3 minuty, jak miałaś 5 siedzieć. No. Jest oczywiście ogromny problem budżetowy, on zawsze występuje i zawsze będzie występował. Natomiast, ty tak latasz po całej Warszawie, tego nabierzesz, to potem chodzisz i kpisz tylko. Tu nabrała. No nie ma co reagować, bo to jak się odchodzi, wychodzi, to jest jednostronna forma. Tak jak ci Żydzi w Ameryce chcieli inwigilować przez internet, wiesz, jednostronnie. Haha, i potem się cieszą, że wiesz, tu nabrali, tego oszukali. A to jest obcięte w Polsce. Wiedzieli się, że Macierewicz obciął możliwości Żydom amerykańskim inwigilowania na odległość Polski przynajmniej, bo już tą Merkel podsłuchali, co ona z mężem o czym rozmawia, gdzie ona chodzi, jakie jajka na bazarze kupuje, co ona w ogóle je, co ona nie je, czego nie je, co lubi, czego nie lubi. Wielki tam plan ściągania podatków. Nie ma jakiegoś... Coś okropnego. Podatek od handlu pada, podatek od banków jest ściągany o wiele mniej. To jest wypada poranka, jest 9:29. Autopromocja. Polskie Radio.
Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. No taki sam debil, jak i ten Mareczek. Byś jemu kupiła jeden telefon, byś jemu kupiła drugi telefon, a on taki jaki był, taki będzie i po prostu jest. 9.30, Piotr Topuliński. Ja to tylko przykładowo mówię, mu nic nie kupuję. A ty już ja z tej racji chciwości swojej myślisz, że ktoś kupuje, ja tylko przykład daję. Gdybyś kupiła jeden telefon, kupiłabyś 10 telefonów, to by tak samo się nie odzywał, się nie odzywa. Albo leci, albo się spieszy, a 10 srok za ogon i po prostu rzuć to wszystko, pójdź prosto drogą prawdy, rzuć te główne. Pójdź drogą prawdy. Wychodź na bazar i do kościoła swojego katolickiego. Wymódl się do Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Jeszcze może tego Kurczaczka po drodze spotkasz. Też z nim pójdź. Wymódl się do tej Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej. W ogóle nie to, że punktualnym, tylko... No, może do ciebie zadzwonić. No. Ja mu dodałam, że może do ciebie zadzwonić. To jest jego sprawa, jest w jego interesie. Tacy są widocznie wszyscy katolicy, niepunktualni, niesłowni i tak sobie olewają, że ta Matka Boska da, że jakoś to będzie. To lepsi są rzeczywiście Żydzi, bo oni mają wszystko obliczone. Jak ty tutaj nawalisz w tej sekundzie, to w tamtej będzie źle. A oni tu myślą, że tutaj obskubią ten budżet państwa i że jakoś to będzie i to 500 plus temu po 100 dolarów, temu po 200, ale że to jakoś będzie, bo Matka Boska z nieba dolary spuści, to jakieś pieniądze. Może nawet jakieś groszowe, 500 plus 1 grosz. Proszę bardzo, zapraszamy. Także proszę Państwa, jest dość ciepło w Warszawie. Pójdź przez Park Skaryszewski drogą, odetchnij świeżym powietrzem, poczuj się, zapomnij o tym, żeś tu chciała coś kupić, tu wycyganić, tu ukraść, tu załatwić, tu skombinować. To przesalcesanować. Zapomnij o tym, to wtedy lepsze będzie spanie, lepszy czysty mózg. No, także, no się nie odzywa nic, on uparł się po prostu, wiesz. No. No. No nie zapomniał, bo to było, wiesz. To w tym wypadku z nim, tak samo jak i z tobą i z Mareczkiem, tak, no to więc. No to więc mówicie, że wy w rządzie tacy. No to po prostu doktor Sumińska mówi, że u psów i u ludzi bezdomność bierze się z domności, no bo skąd się ludzie wzięli? Od Adama i Ewy dzielą się w granice wojny, patriotyzm, ale żeście się wzięli od Adama i Ewy. No to więc człowiek durny na swoje życzenie. Durny i to jeszcze durny na kwadratu. Bo się upiera, bo się zapiera, a do winy się nie przyznaje, bo po co? Nie opłaca. Letni jest konkurs w nieprzyznawaniu się do winy. Jest konkurs w głupocie, konkurs w ślepocie, konkurs w ciemności, w idiotstwie. Wielkie wiochy mazowieckie, gdy tutaj jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, Most Poniatowski blisko, Saska Kępa, szkoła podstawowa blisko, tu się gdzieś Niemen Czesław uczył, ale nikt nigdy nie wie w jakiej szkole. 44, Saska 44. Tu pokazują szkołę Saska 44 i teraz tego adresu w ogóle nie ma. Dlaczego? Że nasz numer jest ostatnim numerem na Saskiej. Nasz numer Saska 42 jest... A szkoła jest. Tylko, że ta szkoła nie należy już do Saskiej, ale ponieważ jest też przy ulicy Aleje Stanów Zjednoczonych, to tam jest jakiś 127 numer chyba Stanów Zjednoczonych. Także oni, żeby pokręcić, żeby nikt się nie dowiedział, że tu się uczył Czesław Niemen, to by przynajmniej mogli dać ten sam adres Saska 44. Tak jak było. Dlaczego? No bo tutaj ja miałam piękną reklamę tej szkoły Saska 44. To przecież tam nic innego nie stało, jak ta szkoła, która stoi. To jest dla mnie ewidentne, że to jest za ścianą ta szkoła Saska 44. Tu się uczył Czesław Niemen. Czesław Niemen
jest taką ważną osobą dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że śpiewał też patriotycznie i do rozsądku przemawiał głupim, że człowiekiem gardzi człowiek, ale całe mnóstwo gadał, ale on to wyśpiewywał. Całe mnóstwo pięknych piosenek wyśpiewał. To miały być podmioty dobrze zarządzane, które miały dawać efekty nie tylko budżetowe, ale również miały ekspandować na rynkach zewnętrznych. Tak się nie dzieje. Stały się tylko synekurami ludzi tutaj rządzących. Także Czesław Niemien powinien być upamiętniony choćby przez ten adres Liczka. To o to chodzi. Przez No ja mam rację. Czesław Niemen powinien być uwieczniony choćby przez ten adres. I tu przechodzimy do tej rekonstrukcji. Wydaje się, że to jest pogłębiający się chaos również na odcinku gospodarczym. To jest taka próba, zresztą to oczywiście przeżywaliśmy to, że wszyscy... No za swoimi sprawami, już nie gadaj, leć, za swoimi sprawami. Trzeciego posuniemy, czwartego gdzieś tam, prawda, zmisjonujemy albo awansujemy do góry. To są niestety takie gry i zabawy ludu polskiego, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością gospodarczą. W projekcie budżetu, nie będziemy o nim więcej może mówili, ale tam jest dobrze zarysowane otoczenie makroekonomiczne. Ono dla nas jest niekorzystne. Generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z zjawiskami, które mają wpływ na polską sytuację gospodarczą. Także powinni tutaj w ogóle w tej szkole zrobić muzeum Czesława Niemena. Ja tak myślę. Tablicę, bo tu jest Starzyński, pomnik Starzyńskiego, czy jakiego. Z tego zasilania zewnętrznego. To byli inwestorzy. No to przecież mogliby dać tego Czesława Niemena. A oni robią tu wycieczki, jeden autokar za drugim. Ważniejsze inwestycje w sektora, który nawet zapowiedział ten właśnie rząd. Przemysł motoryzacyjny. No to pada takie podejrzenie. Otoczenie słabe. W związku z tym, gdzie oni się uczą, kiedy się uczą. Ja wiem, że wycieczki. Ale ty zobacz, jaka głupota. Przecież dzieci z wakacji przyjechali. Przyjechały. Dopiero co dzieci przyjechały z wakacji. Procesu przysparzania dochodów, bo istota polega na tym. Ale ponoć jakieś korzyści ma ta dyrektorka szkoły. Ja myślę, że ten rząd z tą swoją rekonstrukcją na razie przestrzeliwuje. Niezłe łapówki chodzą i do, jeszcze do tego dojdzie, że ta dyrektorka coś tu kręci. Dzieci, proszę Państwa, z kolonii przyjechały i są rozradowane, a powinny siedzieć w klasie, to wtedy będą opowiadały, gdzie były, co widziały. A jak one się rozjeżdżają, no to nie porozmawiają w grupie. No, bo jadą i znowu rozmydlanie się następuje, rozmydlenie. Za dużo tych autokarów, tu momentami to 6 autokarów, jeden za drugim. To gdzie te dzieci w ogóle się mieszczą? Jakaś taka dziwnie produktywna szkoła, jeżeli chodzi o wycieczki. Zdecydowana większość uważa, że nie powinien być ministrem. Podejrzana sprawa, to powinna być CBA, oczywiście, że podejrzana sprawa. Minister Ziobro, który nie ma nic wspólnego z prawem i właściwie to prawo... A pani dyrektor to jakaś, jeśli była inna, bo długo chyba być nie może, ta podejrzana była już kiedyś, bo ta Bożena Rossa, moja koleżanka polonistka, bardzo skarżyła się na tę szkołę. Stare metody nauczania komunistyczne. I ona tutaj uczyła, była polonistką i miała po prostu, one na nią zębami zgrzytały w ogóle. No, leć. Kuriozum, bo tam muzułmanów jest 5 milionów prawie. Kompromitująca wypowiedź, dymisja powinna być natychmiastowa po prostu. I to są te trzy nazwiska, oczywiście minister Zalewska, która kwestionowała jedwabne, czwarta dymisja z automatu. Natomiast jak chodzi o sektory gospodarcze, to zgadzam się, że jest pewien chaos, ale jeszcze jedna może ważna uwaga. Mam wrażenie, że prezes Kaczyński trochę przecenia ministra Morawieckiego. To ma być taka wielka gwiazda, ja która na razie specjalnie nie rozpłyszła. Babie nie dziwię ja też, że już wyszła, bo wiecie Państwo, czekała dwie godziny tak na idiotę, żeby go do szkoły zapisać, no bo przecież bym powiedział nawet bardziej koncert życzeń. Trzeba się pofatygować, bo wiecie Państwo, jakie tu w Warszawie chamstwo jest, że dziecko pójdzie niepełnosprawne, no to się wykorzystuje taką sytuację. Jak nie ma kamery, czy to w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo o kotletach mówimy, schabowych,
które no, nie wykorzystują sytuację, nie ma kamery, to biorą. Ktoś nie widzi, ktoś nie słyszy, trzeba kogoś napieprzyć, chyba komuś w łeb i tak dalej. Takie są salcesony, na wszystkim można zarobić, choćby i na gównie, proszę Państwa. Na wszystkim można zarobić. Jeszcze jakoś dziwna ta sprawa, bo to, ale to widocznie akurat było pod kamerami, że w śmietniku przeglądały babki śmieci, znalazły jakieś tam czy 50 tysięcy, czy ponad 100 tysięcy złotych, bo przez omyłkę ktoś wyrzucił do śmieci i zaalarmował całą tę agencję przebieraczy. Rok proszę temu mniej więcej w tym samym programie mówił pan to samo, spółka Skarbu Państwa, że są zawłaszczone przez jedną partię, w innej nazwie to ma inna partia i tam też jest kolesiostwo i wszyscy co są w latach, a teraz w pół roku. Andrzej Gelberg. No, słuchałem tego z pewnym zdziwieniem, nie mówiąc. Rząd będzie ulegał pewnym zmianom, ponieważ, jak pani premier powiedziała, po roku jest to dobry czas, żeby dokonać pewnej analizy. Opozycja, gdyby tutaj rzeczywiście mówił o tej sformalizowanej opozycji parlamentarnej, atakować ten rząd, no to wzorem starych doświadczeń mogłaby zgłaszać wotum nieufności w stosunku do jednego, drugiego czy trzeciego ministra i jakoś tego nie robi. Nie dlatego, że z góry wie, że przegra takie głosowanie, ponieważ w przeszłości dzisiejsza rządząca formacja, a kiedyś opozycja robiła takie rzeczy, wiedząc też, że przegra takie głosowanie. Ale wtedy była możliwość i okazja, żeby na forum Sejmu przedstawić argumenty. Jakoś tych argumentów trochę brak. Tutaj mój przedmówca powiedział, że tam większość Polaków uważa, że Macierewicz to w ogóle natychmiast powinien zostać wywalony. Nie wiem, ja nie będę wypowiadał się w imieniu większości Polaków, i takich badań nie śledztwo, jak po każdym życiu broni. Na wieść o śmierci byłego prezydenta Izraela Szymon Peres, obecny szef tego państwa Reuven Rivlin, przerwał oficjalną wizytę na Ukrainie i wrócił do kraju. Rivlin przyleciał na Ukrainę, by wziąć udział w obchodach 75. rocznicy masakry w Bawimierze na Kijowie, gdzie jesienią 41. roku Niemcy przeprowadzili masowe egzekucje Żydów. Zdążył tylko wystąpić z przemówieniem w Radzie Najwyższej Ukrainy. Przyjmuje Peresa byłego prezydenta Izraela i laureata pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się w piątek w Jerozolimie. Jutro trumna z jego ciała ma zostać wystawiona w izraelskim Knesecie. Miliarder Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa i skolonizować czerwoną planetę. Pierwszy eksperymentalny lot jeszcze bez załogi miał odbyć się już za 8 lat. Później Musk przewiduje budowę olbrzymiej rakiety wyposażonej w przedział załogowy towarowy zdolny do transportu 100 osób i dużej ilości towarów. Musk zastrzegł jednak, że ochotnicy, którzy zgłoszą się do udziału w jego projekcie, gdzie muszą liczyć się z utratą życia. Teraz to wszystko. Kolejne informacje do KFM już o 10:00. Czy to jest jakaś arkada? Pogoda. Dziś może się chmurzyć po południu, może też przelotnie padać od wybrzeża i pomorza po Mazury, północ Mazowsza i Podlasie. Na termometrach od 13 stopni na Słowacji, przez 17 na Pomorzu, będzie 15-20 w centrum i w Polsce, także na Śląsku, do 22 na zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który ma ogromne doświadczenie jako bankowiec. Bankster! Ja tu muszę tu zaprotestować zdecydowanie, prawda? Bo ja teraz znam, że tak powiem, background tej całej sprawy. Oczywiście pan Morawiecki jest historykiem z wykształcenia. Natomiast cała sytuacja bankowa, ja muszę powiedzieć, że struktura funkcjonowania banku w Polsce, to tak może tak wygląda w takiej wiedzy. Prawdziwy Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, by on był bardziej kochany, dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży. Bóg mieszka w sakramentu. Banku, a nie Krzysztofie Bielecki. Na przykład, tak? I po prostu tak to działało. Więc tutaj nie przesadzajmy jakby z wielkimi kwalifikacjami. Ale istnieje cała masa. Jednym zdaniem muszę się wtrącić. Tak. Oczywiście pan Mateusz Morawiecki pierwsze studia skończył jako studia historyczne, ale drugie studia to były studia ekonomiczne, a po czym robił karierę jako pracownik banku od najniższych stanowisk i drapał się na samą górę. I co więcej, może pan tego nie wie, ale tuż przed otrzymaniem propozycji wejścia do tego rządu, firma, ten bank, wiem teraz, wiem, którego częścią jest... Pana Boga można schować do klatki, można zjeść. Nikomu i żadnym kolesiom, a to, że był synem króla Morawieckiego, na pewno nie było w tamtych okolicznościach. Tylko jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, to bardzo ważną, którą pan powiedział do pańskiego znania. Mianowicie ten rząd zajęty jest sanacją, ale
proszę uprzejmie, może zajmować się sanowaniem, prawda, naszego życia społeczno-gospodarczego. Nie może natomiast demolować gospodarki. To są dwie jakby zupełnie różne sfery i owe zmiany, o których teraz mówimy, rządowe, one pokazują, że żadnego, podkreślam to z całą odpowiedzialnością, pomysłu na rzeczywiście udrożnienie tej gospodarki, odblokowanie potencjału, który w niej jest, bo jeszcze jakiś tam potencjał jest, nie ma. Nie ma żadnego, tu nie ma takiego Konrada Adenauera, albo może wcześniej Ludwiga Erharda, który potrafił jednak w warunkach właśnie takiego zblokowania gospodarki, jaką było w latach 50. gospodarka Republiki Federalnej Niemiec, odblokować tą potencję, odblokować kapitały, odblokować inicjatywę ludzką, przedsiębiorczość. To są cała masa jest tutaj dowodów w historii myśli gospodarczej, że można to zrobić. Tego ten rząd nie robi. Przykładem jest nawet ów budżet, do którego nie mamy nie wracać, ale jeszcze raz do niego wrócę. Tu nie ma mechanizmu takiego, który by wsparł. Powiem inaczej, działanie fiskalne czy finansowe nigdy nie rozwiązuje żadnego problemu, bo to są działania administracyjne. Tego będziemy wspierać, temu damy tutaj, w podatku mu zdejmiemy, tutaj go uzwolnimy i tak dalej. To przykład z przemysłu stoczniowego. Kompletny kuriozum. Przemysł stoczniowy, który odbił, bo buduje dzisiaj jednostki pełnowymiarowe, morskie jednostki w Gdańsku i w Gdyni, nagle będzie otoczony przedsiębiorstwami, które rząd w administracyjny sposób zwolni z podatku VAT. To kuriozum. Chcemy zabić to, co rynek sam już wykreował, po to, żeby stworzyć i mieć laurkę prawie do kożucha, że stworzymy fikcyjne przedsiębiorstwa żyjące z kroplówki państwa. Tak to nie działa. Natomiast ja mam wrażenie, że ten rząd w pewnym sensie imituje pewnego rodzaju socjaldemokratyczność, chociaż wcale nie jest socjaldemokratyczny, bym powiedział nawet jest antysocjaldemokratyczny. Bo ja mam wrażenie, że to jest taki rząd trochę w swoich założeniach politycznych podobny do tego, co się powiedzmy działo w Hiszpanii w latach 60. Frankistowska dyktatura, ale mam na myśli gospodarkę. Co robił Franco? Czy nawet we wczesnych latach, nie chcę mówić o Hitlerze, że to nie to porównanie, ja mam na myśli gospodarkę teraz. Chodzi mi o to, że władza jest spleciona z zaprzyjaźnionym kapitałem prywatnym i jemu sprzyja, więc głęboko oparte na korupcji i nepotyzmie, władza zarazem ma jakieś roszczenia mocarstwowe i rzeczywiście oplata wokół siebie sektor prywatny, ale który jest obsadzony ludźmi z klucza politycznego. To jest model gospodarki, no, mówię faszystowskiej, to bardzo mocno brzmi, ale chodzi mi o Hiszpanię, lata 60. Ten typ narracji, który jest głęboko antylewicowy i antychadecki w gruncie rzeczy. To jest model autorytarny, który również autorytarnie, ale nie socjalistycznie zarządza gospodarką. No ale tak było też, Piotrze, przecież przez 8 lat, które mi minęły. No, no nie, też nie. Gospodarka my mieliśmy, była związana nie, nie, jedno zdanie, nie. PO-PSL to była gospodarka bardziej liberalna. Model mi obcy, ale generalnie rzecz biorąc jednak po prostu wspierano kapitał prywatny jakoś tam, a państwo było bardziej bierne. Dzisiaj państwo jest aktywne, ale nie jest aktywne w tym celu, żeby, nie wiem, żeby były, nie wiem, stabilne zatrudnienie, egalitarne stosunki społeczne, żeby trochę zmniejszyć nierówności, tylko władza po prostu podporządkowuje sobie bezpośrednio kapitał prywatny. Andrzej Kerber. Znaczy ten obrazek, który tutaj panowie zarysowali, jest całkowicie odstający od rzeczywistości. Przez poprzednie 8 lat, kiedy rządziła tutaj Platforma, nie było żadnej wizji gospodarczej. Administrowało się tylko tą gospodarką i państwem. Dopiero kiedy się pojawił ten rząd i w tym rządzie człowiek, który nie był wcześniej politykiem, tylko Mateusz Morawiecki, on przedstawił wizję. Mówił o tym, że Polska jest zablokowana i jej energia Polaków, która tak się uzewnętrzniła po 89 roku, wbrew przepisom w ogóle nawet, kiedy ludzie, nie wiem, stawiali łóżka, stawiali szczęki, w ogóle to drgnęło do przodu. Wcale nie dzięki państwu, tak naprawdę, to właśnie dzięki energii Polaków, która się w pewnym momencie zablokowała i że on mówił o tym, że trzeba to odblokować, stworzyć nowe szanse i nowe możliwości. Ja był trochę zablokowany tym, że jego pozycja w tym rządzie, mimo że był wicepremierem, była w jakiś sposób ograniczana i to dostrzegał również Kaczyński. O tym wprost też również mówił, chociaż takim trochę ezopowym językiem, Morawiecki. To się ma zmienić, stworzyć tę nową szansę. Natomiast przykład przemysłu stoczniowego, proszę pana. Ten przemysł został w Polsce, no, wielkie, duże osiągnięcie czasów PRL. Ja tutaj tego nie będę nakował. Mieliśmy 3 wielkie stocznie, mieliśmy wysoką pozycję i to zostało zniszczone, świadomie zniszczone przez polski rząd. Ja obserwowałem na przykład w Chorwacji, że tam dosyć często, jak maleńka stocznia w Puli w ciągu tych 20 lat, kiedy w Polsce zaorano praktycznie wszystkie stocznie, rozbudowała stocznie 10-krotnie. Inne kraje, na przykład Niemcy, obronili te swoje stocznie w tamtym NRD. Francja też zadbała o to, żeby te stocznie mieć.
To była ewidentna strata dla polskiej gospodarki. Nie tylko samych stoczniowców, ale wokół ogromnego zaplecza wokół stoczniowego i innych cegielskich, który produkował silniki do tych statków. Też już te się sprawy zaorały. Wyższe uczelnie, które poznają w Szczecinie i w Gdańsku, które produkowały i dalej produkują zresztą na wydziałach firma Samsung jest rewelacyjna, telekomunikacyjna. Jak piszę SMS, to gdy gdzieś przez omyłkę nacisnę, to mi ten SMS znika i muszę jeszcze raz pisać. To po co to? SMS to telefon powinien pamiętać. I taki głupi, ten Samsung. Dobry, a to głupi, no daj spokój. I tak jak Piewnik mówi w radiu Tok FM, że Samsung, proszę Państwa, no, jest jakąś rewelacyjną. No to po co nas kłamie? Platforma już jest pogrążona w jakichś kłopotach strasznych. Co się dzieje? Jaki mechanizm tutaj? Trzeba zapytać o pozycję. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jedna uwaga. No ten rząd robi rzecz, którą można zrozumieć, natomiast wydaje mi się, że robi to w sposób dość skandaliczny. Mianowicie dokonuje się potworne zawłaszczenie kultury, mediów, edukacji, w ogóle szkolnictwa. Ta reforma edukacji, o której nie mówiliśmy, no, której głównym celem jest tak naprawdę z jednej strony przejęcie, że tak powiem, wszystkich stanowisk dyrektorskich szkoły, a z drugiej strony wymiana podstaw programowych na narodowo-katolicko-pisowskie, no to jest generalnie rzecz biorąc pewien projekt zmiany świadomości Polaków metodami autorytarnymi, więc tutaj mam wrażenie, że PiS robi wszystko. Niestety robi to dość sprawnie, ale autorytarnie. Rzeczywiście wpływ na świadomość Polaków i Polek, więc to jest częściowo odpowiedź. Ale druga sprawa, oczywiście opozycja jest cały czas jakby jeszcze po wyborach chyba nie do końca doszła do siebie. Schetyna jest moim zdaniem nie najlepszym przywódcą Platformy i osłabił Platformę. Petru z tymi swoimi wpadkami raz na tydzień, no również nie błyszczy. Lewica robi wszystko, żeby było jej... Pana Boga ponoć od nas jest. Chce osobno razem, chce osobno we wszystkim, teraz jeszcze na wadkach chce osobno, więc klimat opozycyjny, że tak powiem, jest dla rządu sprzyjający, natomiast rząd sam się zaczyna sypać trochę. Ślepota. Chcę odpowiedzieć na pańskie pytanie. Przesada. Przesada. Ja to obserwowałem, jeśli chodzi o asortyment jakby ludzki, czyli materiał ludzki, który przychodził na uczelnię. Co się działo, kiedy wycofaliśmy matematykę jako egzamin naturalny, przedmiot naturalny? Okazało się, że miałem ogromne trudności z najprostszymi jakby działaniami rachunkowymi. Ogromne. To się kończyło zawsze jakimś konfliktem na odcinku wykładowca studenci, którzy po prostu byli dramatycznie byli przygotowani. Przerzućmy teraz to na cały, że tak powiem, makroekonomiczną, makrospołeczną. No myśmy utracili ogromną ilość społeczeństwa, znaczy tego najmłodszego, tego najbardziej dynamicznego. To jest 3 miliony ludzi wyjechało. Jaki mamy dzisiaj asortyment ludzki, ten, który został tutaj nad Wisłą, prawda, i nad Bugiem? To są ludzie, którzy albo są już w wieku postprodukcyjnym, a więc z pewnymi roszczeniami w zakresie ochrony zdrowia, czy potrzebami w tym zakresie. To są ludzie mniej przedsiębiorczy, to są ludzie mniej dynamiczni i obawiam się, że te, bo pan odniósł się do badań tych socjologicznych, tych badań poparcia, że to zjawisko szybko niestety tutaj nie skasujemy tego zjawiska. To będą roszczeniowe postawy i wszelkie działania dzisiaj, i to widzę wyraźnie w budżecie 2017, jak również w działaniach przewidywanych przez ten rząd, to jest sprzyjanie takim postawom. Niestety sami, że tak powiem, pakujemy się w taką sytuację bez wyjścia. Tu nie będzie innowacyjności, bo nie słyszę w ogóle żadnych działań na tym odcinku. Widzę raczej pomysły takie zupełnie nieadekwatne do naszych możliwości w tym zakresie. Samochody elektryczne. Mr. Musk z Republiki Południowej Afryki dostał miliardy. Co? Samochodu jak nie ma, tak nie ma. Tak? Czy inne wielkie koncerny, które się mierzą z tym tematem, to nagle Polska ma być tutaj, nie wiem, milionowym producentem samochodów elektrycznych. Nauczmy się robić samochody spalinowe i będzie też dobrze, prawda? A to też na tym odcinku nie jest najlepiej. Więc myślę, że cały ten efekt, który pan tutaj podniósł, tego sprzyjania, czy tych sondażowni, które potwierdzają jakby akceptację, ten efekt jeszcze będzie trwał. Tak długo,
tak będziemy konsumowali sytuację zostawioną przez poprzedników. To oczywiście była polityka ciepłej wody w kranie, kompletny nepotyzm, brak polityki, ale pewne próby jednak w zakresie, chociażby w zakresie inwestycji publicznych. Gdzie są dzisiaj inwestycje publiczne, których nie ma? Zwijają się przedsiębiorstwa budowlane. Przecież to jest dramat, to dla Solidarności będzie wielki problem, bo po prostu w tej branży, jak raz robię, i wiem, po prostu zwolnimy tych ludzi, no bo nie będzie potrzeby w ogóle utrzymywania takiego, tylko jeśli nie ma zamówień rządowych, czy uda się odwrócić tę tendencję, bo to już mówimy. Co do przemysłu stoczniowego, nie chcę się wypowiadać, bo to suma populizmu jest tak wielka, że aż po prostu włosy dęba stają, ale trudno. Niech tak będzie. Tendencje, no ludzie wyjeżdżają, tracą ochotę na inicjatywę. W Polsce od paru miesięcy... Czekanie się odbywa. Z demograficznych powodów. Wakacje zawsze marzają. Nie, z demograficznych, po prostu no, wyjazd jest większy, upływ jest większy niż ten i poza tym ilość urodzeń żywych. To, że z Polski wyjechało 3 miliony ludzi, którzy szukali swojego nowego miejsca do życia, to był dramat dla naszej ojczyzny. To nie bezspornie. Natomiast czy oni teraz będą wracać? No, warunki, które się nagle pojawiły w Anglii, te skandaliczne jednak wypadki pobicia Polaków. Mam też paru przyjaciół, którzy tam mieszkają od paru lat. Wyraźnie wskazują, że ten ruch nastąpi trochę w drugą stronę. W jakim stopniu, jak duży, tego nie wiem. Natomiast no, my żyjemy tu i teraz. Jest tak, jak jest. Czy ten rząd działa na korzyść właśnie sanacji Polski, czy też jako kompletnie nieodpowiedzialna banda nieudaczników ten kraj niszczy? Ja jestem odwrotnego zdania. To była debata poranka. Andrzej Gelberg, Andrzej Polaczkiewicz i Piotr Szymlewicz byli moimi gośćmi. Ja Państwu dziękuję, Robert Walenciak, i zapraszam na kolejną debatę już jutro o 9.16. Tylko do piątku w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na RTV lub AGD otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład za generator pary Philips. Bez konieczności regulacji ustawień. Za 1299 zł. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Heba Slimin. Tak, ale Heba Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę. Ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Heba Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Heba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wydział z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Załatwione? Sprawdzimy. Klimatyzacja jest? Tak jest, panie prezesie. Radius Bluetooth jest? Tak jest, panie prezesie. Drzwi przesuwne są? Tak jest. Bogato. A czy z niską ratą? Z niską ratą. Tak jest. Ty też rozkręć swój biznes na bogato z niską ratą. Dzięki szerokiej gamie modeli Forda Transit. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczego Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie w Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Węskiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu. Ale że Boga można zjeść, bo skoro Bóg jest w sakramencie i go się wkłada do ust w postaci ciała Chrystusa, no to chyba wariat, ale tego nie będzie. Nie podrobi z tego wariatstwa. No, Boga można zamknąć w domku, tabernakulum, przecież proszę Państwa, skąd się to wszystko wzięło? Na pewno nie przyszło do chrystianizmu. Nie za dużo, nie za mało, oszczędzamy i pieniądze. Bóg zabronił nawet już od jutra w Lidlu robienie obrazu. Dlaczego my pokazujemy, proszę Państwa, tylko 5,99, a parówki z szynki Peacock 2,99 za 240 gramów. Parówki tylko 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Cukier ekstrakt z lipy na podstawie stanów gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Co poszli tym, że wykonać się stosują leki dołożone do opakowania wąską są, to się z lekarzem lub farmaceutą. Już każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża pomożliwą lub zdrowiu. 100 lat, nie włączaj się ze mną! 100 lat, nie włączaj się ze mną!
jeszcze raz, niech łącza niskie ceny nam, niech łącza nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie należeli. Ktoś musiał wyszlać. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam wokaler. Dla mnie wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. To była reklama. Jest 10:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś lub jutro premier Beata Szydło ogłosi zmiany w rządzie, powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nie będzie to zmiany duża. W Holandii mają dziś zostać ogłoszone pierwsze wyniki międzynarodowego śledztwa w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Dziś odbędzie się międzynarodowe spotkanie w Waszyngtonie o badaniach w Arktyce. W rozmowach będzie uczestniczyła wiceminister profesor Teresa Czerwińska. Chcemy zaprosić inne kraje do współpracy właśnie w zakresie upowszechniania badań arktycznych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Wstępny projekt dokumentu został przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec sierpnia. Ministerstwo Finansów zapisało w dokumencie, że w przyszłym roku wzrost produktu krajowego brutto wyniesie 3,6%. Deficyt budżetowy ma wynieść blisko 60 miliardów złotych, a średnioroczna inflacja 1,3%. Projekt budżetu do końca września musi trafić do Sejmu. Być może będzie to ostatnie posiedzenie rządu w obecnym składzie. Marszałek Senatu powiedział w radiowej jedynce, że dziś lub jutro premier Beata Szydło poinformuje o zmianach w rządzie. W opinii Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości skala zmian nie będzie duża. Pani premier albo dziś, albo jutro poinformuje o zmianach. Nie będą to zmiany duże. O tyle mogę powiedzieć. W piątek goszcząca w Sygnałach Dnia premier Beata Szydło zapowiedziała rekonstrukcję rządu. Tłumaczyła, że chodzi zarówno o zmiany personalne, jak i systemowe. Wczoraj rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego. Minister Infrastruktury i Budownictwa zapewnił, że program Mieszkanie Plus jest adresowany do wszystkich Polaków. Andrzej Adamczyk podkreślił w radiowej jedynce, że w programie będą wykorzystywane zasoby nieruchomości Skarbu Państwa. Tereny, które są przydatne do zabudowy mieszkaniowej, tereny, które zarządzają się starostowie w imieniu państwa, którymi zarządzają również fundusze, chociażby Agencja Nieruchomości Rolnych, chociażby Agencja Mienia Wojskowego. Dzisiaj to jest, według naszej oceny, nas płynęły takie oceny, prawie 10 tysięcy hektarów dobrych terenów, które możliwe są do wykorzystania pod zabudowę. Dzisiaj to są setki, jak nie tysiące hektarów terenów, którymi dysponuje chociażby PKP. Program Mieszkanie Plus przewiduje wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na państwowych gruntach oraz indywidualne konta dla oszczędzających na własne lokum. Zapisy do programu mają się rozpocząć w przyszłym roku, a w 2019 roku pierwsi uczestnicy mają otrzymać klucze do mieszkań. Andrzej Gelberg z Radia Solidarność mówił dziś w debacie poranka Polskiego Radia 24, że rząd jako jedyny do tej pory stara się realizować swoje obietnice wyborcze. Rząd stara się realizować swoje obietnice wyborcze. Przyznam się, że na 25 lat nie było jeszcze takiej ekipy, która jednak stara się realizować to, co obiecywała wcześniej. Co prawda nigdy się tego nie udaje w 100%, natomiast ten rząd nie zapomina jednak to, co ta formacja, która dzisiaj rządzi Polską, proponowała. Więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkanaście osób w sprawie wyłudzeń kredytów. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie, a podejrzani mogli przywłaszczyć sobie nawet kilkaset milionów złotych, powiedział informacyjnej agencji radiowej Piotr Paczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Kilkanaście osób zatrzymanych wyłudzenia kredytów na kilkaset milionów kwotę. Czynności trwają to wszystko. Sprawa ma dotyczyć dwóch banków. Szczegóły śledztwa będą zaprezentowane na konferencji prasowej prokuratury i CBA o godzinie 13:00. O
Od wczoraj służby usuwają awarię na magistralnej sieci ciepłowniczej w Katowicach. Ogrzewanie i ciepłej wody nie mają mieszkańcy kilku dzielnic. W wielu miejscach ciepło już zaczyna docierać, mówi Małgorzata Kuś, Stałon Ciepło. Na zawodzie, proszę, na sercu miasta, osiedle Gwiazd, osiedle Padrackiego. Mieszkańcy tych dzielnic już mają ciepło. Cały czas nasze służby pracują i diagnozują kolejne odcinki. W ciągu kilku godzin awaria ma być usunięta w Brynowie, Muchowcu, Załęskiej, Hełdzie, Wigodzie oraz Piotrowicach. Pogrzeb seniora izraelskiej polityki Shimona Peresa odbędzie się jutro lub pojutrze. Były prezydent, premier, laureat pokojowej Nagrody Nobla, zmarł w nocy w Tel Awiwie, miał 93 lata. Shimon Peres był ostatnim z wielkich izraelskich polityków, którzy tworzyli państwo żydowskie. Urodził się w Wiszniewie, obecnie na Białorusi. W dzieciństwie wyemigrował z rodzicami do Palestyny. W polityce u boku premiera Dawida Ben-Guriona działał już w latach 40. Był ministrem obrony, premierem, a wreszcie w latach 2007-2014 prezydentem. Był jednym z twórców porozumienia pokojowego z Palestyńczykami, za co wraz z premierem Yitzhakiem Rabinem i palestyńskim przywódcą Yasserem Arafatem otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Do końca życia pozostał zwolennikiem dialogu z Palestyńczykami i wizjonerem cenionym na całym świecie. Shimon Peres zmarł w szpitalu w Tel Awiwie w następstwie udaru mózgu, którego doznał 2 tygodnie temu. Zostanie pochowany w taborze przywódców Izraela. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 500 zostało rannych po przejściu tajfunu.